Wrocławskie Wibracje. Jesteśmy w studio Radia Wrocław, gdzie odbywa się eliminacja do muzycznej bitwy Radia Wrocław. Zwykle pojawialiśmy się na finałach, ale tym razem postanowiliśmy się wcisnąć w takie chłodniejsze, prawie że zimowe miesiące, po to, żeby zobaczyć więcej kapel niż te, które występują na finale. Kolejna kapela muzycznej bitwy Radia Wrocław, zespół X. Dowiedzieliście się o muzycznej bitwie? Przekaz jakiś ustny, czy gdzieś zgłoszenia? Ja od Jacka. A ja słucham radia. No to teraz od Jacka też się dowiem. Słucham Radia Wrocław często, więc w radio. Wychowaliście się na różnych rodzajach muzy i każdy z Was coś do kapeli wnosi? Myślę, że tak. Że tak jest, że chociażby z racji gdzieś tam różnic też wiekowych, między innymi wychowywaliśmy się na różnej muzyce, aczkolwiek wszyscy gdzieś blisko tego nurtu takiego hard rockowego, nazwijmy to. Także gdzieś tego takiego melodyjnego hard rocka byśmy chcieli grać. Ile lat ze sobą już gracie? Właściwie parę miesięcy, bo to taki jest dość nowy skład. W tym składzie tak. Parę miesięcy. Jakieś koncerty już gdzieś po klubach na świeżym powietrzu? Czy raczej jeszcze nie? Nie, objechaliśmy. Docieracie parę, się. Objechaliśmy parę klubów i ciągle objeżdżamy. No, właściwie kluby to taka kwintesencja rock'n'rolla. Nie? Dobra, a gdzie zagraliście bez objeżdżania? Od Zmierzchu do Świtu, Liverpool, Strefa Zera, Alive, Meta, no, właściwie wszystkie rockowe wrocławskie kluby. Radio Wrocław. Radio Wrocław dzisiaj. Czyli właściwie no, z reguły też pytam się kapel, czy wolą koncerty na świeżym powietrzu, czy takie klubowe, no ale z racji tego, że jesteście ze sobą dopiero 3 miesiące, to pytanie chyba nie ma sensu. No właśnie, niestety. Wokalista. Tka. Tka. Chylę czoła. Dobra. Piszesz sama teksty, czy ktoś ci pisze? No piszę sama głównie, no bo ktoś musi. Ale nieraz chłopaki mnie dopingują w tym. Czyli co, siadacie sobie gdzieś tam w jakiejś kamerze, tam gdzie macie próby i one powstają, czy sobie siadacie w chacie przy napojach, które nawilżają gardło i wtedy to robicie? Nie, znaczy, chodzi tak, o teksty. No właśnie, zazwyczaj jest tak, że ktoś po prostu przynosi gotowy tekst i ewentualne uwagi, jeśli mamy, no to wtedy go trochę modyfikujemy. Śpiew, wokal, język polski. Czy chcecie się głównie przesterować na angielski? Głównie język polski. Czyli jednak, nasz, rodzimy. No tak, oczywiście. Nie macie jakichś tam dołów, że ten monosylaby w angielskim i tak dalej? No mamy bardzo dobrą wokalistkę, ona sobie ze wszystkim radzi. I dość gruby słownik wyrazów i skorzystacie tak ze wszystkiego. Tak jest.
że kolejna kapela się rozkłada. Każdy z zespołów ma ileś czasu na rozłożenie się, na przygotowania? Tak, każdy ma 15 minut. To jest taki czas, żeby z realizatorem się dogadać, popróbować. Jeżeli są gotowi, to startują. Niestety tylko jeden utwór. To jest okrutne, wiem, ale czasowe wymogi nie pozwalają na to, żebyśmy więcej, chcielibyśmy więcej. Może w przyszłym roku będą dwa utwory do zagrania, ale to jest kwestia regulaminu. Musimy wtedy zmienić trochę regulamin. Także równe szanse dla wszystkich, tak jak na boisku piłkarze mają, powiedzmy, równe warunki atmosferyczne, równą przyciętą trawę, tak samo tutaj. 15 minut próba, granie i następni. No i tylko trzymamy kciuki za nich. Kapele są zadowolone z nagłośnienia i z tego, że mają okazję w takiej sali wystąpić? Tak. Może nawet trochę są onieśmieleni tą salą, no bo nie każdy gra w takiej sali koncertowej, takiej prawdziwej. To nie jest taka do końca rock'n'rollowa sala, ale na pewno ma dobrą akustykę, dobry dźwięk, jest profesjonalny realizator, także na pewno tak, natomiast niektórych to trochę krępuje, ale to jest nauczka, to jest jakaś lekcja na przyszłość. Grają po garażach, mała kubatura pomieszczenia i nagle szok. Nie czują się zagubieni, gdzieś nie chowają się? Nie chowają się, ale przyznają później, że trochę onieśmieleni. Może nie wystraszeni, ale tacy onieśmieleni. Ale mówię, to jest taka lekcja ważna dla nich. Te zespoły nie mają jakiejś opieki z zewnątrz. Ktoś im podpowiada, mówi, ale słuchaj, przestań tak grać, bo źle grasz, albo nie śpiewaj tak, albo inaczej. My nie bawimy się w takie okrutne oceny, tak? Siedzenie i ocenianie od stóp do głów tych ludzi. To nie miejsce i pora na to, natomiast na pewno dla nich to jest właśnie takie przetarcie, że będą wiedzieć, że na przykład to było źle, a to było dobre. Ci, którzy się nie poddają, a są takie zespoły, startują po raz kolejny w muzycznych bitwach. Ci, którzy się poddają, to szkoda, bo w tej branży niestety trzeba mieć twarde cztery litery i nie załamywać się, tylko wyciągać wnioski i walczyć dalej. Droga do sławy niestety jest trudna. No ale życzymy im wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że kiedyś, nie wiem, będziemy mieli płyty ich i będziemy grali na okrągło. Teraz ty uciekam stąd, nie chcę wiedzieć to, po co wiedzieć to. Kolejna kapela muzycznej bitwy, Hot Habanero. I tutaj jest taka niespodzianka, bo gdzieś tam w dłoni wokalisty kryje się właśnie ta papryczka Hot Habanero. Z tego, co mówiłeś, to jest jedna z najostrzejszych. Najostrzejszych, tak, druga co to. W skali... Jaka skala? Scott Weila. Skala Scott Weila, jeśli chodzi właśnie o ostrość papryczki. Dziękujemy. Najpierw może porozmawiamy, bo jak mi wypali jamę, no to wtedy będę ganiał w poszukiwaniu czegoś... No właśnie, dobra. Najlepiej chleb. Chleb, tak? Najlepiej chleb. Albo wódka. Czyli coś troszkę mniej ostrego. Coś ze zboża. Hot Habanero, dlaczego? Dlaczego? Wokal ostry, jak papryczka? Myślę, że mieszanina różnych gatunków muzycznych, taka inspiracja różnymi rzeczami. Czy w związku z tym każdy z muzyków w zespole wychował się, powiedzmy to, na innego rodzaju muzie? Myślę, że na bluesie bardziej wszyscy. A... No właśnie słychać w waszym graniu takie bluesowe zacięcia. I tak to wygląda, a poza tym próbujemy wszystkiego, tak? Znaczy próbujemy. Misz masz. Wszystko wyszło od bluesa, później się skompilowało z nowymi jakimiś gatunkami, które teraźniejsze są tutaj obecne. No i to jest po prostu jakaś mieszanka czegoś, co mam nadzieję jeszcze nie było, ale to się okaże. Macie tutaj taki rodzynek w zespole, właściwie rodzynkę, perkusistkę. Dobrze się czujesz wśród kolesi? No jak najbardziej dobrze się czuję wśród kolesi. Myślę, że lepiej niż wśród koleżanek. Im bardziej jesteś wkurzona, tym lepiej grasz. Nie. Myślę, że nie działa to w sposób taki, że chce się wyżyć na perkusji. To jest taki sam instrument jak każdy inny i do tego instrumentu trzeba mieć równie dużo delikatności i subtelności, jak do gry na skrzypcach. No proszę cię, nie ściemnij.
Co nie ciemnie? Przepraszam bardzo. Myślicie, że do gry na perkusji trzeba mieć wielkie mięśnie, że to się wyrabia? Nie, oczywiście. Widziałem bardzo drobnych perkusistów. Ale trzeba mieć też odrobinę wyczucia i uderzać niekoniecznie siłowo i agresywnie. Perkusista ma najwięcej garów do noszenia, najwięcej tego sprzętu. Pomagają ci koledzy? Nie. Mam być szczera czy miła? Są momenty, kiedy mi pomagają, są momenty, kiedy nie chcę pomocy, są momenty, kiedy mi nie pomagają. I co w tych momentach, kiedy ci nie pomagają? Jak zwykle noszę. My nanoszę. Wiecie co, to tak powinniście tą papryczkę sobie dziabnąć, żeby się zaczerwienić chociaż trochę. No tak powinno być. No, ja się staram naprawdę jak najbardziej. Nie ma co się wstydzić, tutaj nie ma co taryfy ulgowe. Ja sobie wybrałam taki zawód, ja sobie wybrałam taki instrument i nie mam tutaj żadnych takich... Dokładnie, jestem takim samym równym członkiem zespołu jak inni tutaj chłopacy i w sumie nie przeszkadza mi to, że ktoś mi nie pomaga. Jak niektórzy mówią, chciały to mają, tak? Dokładnie. Wokalista, piszesz teksty sam, czy... Tak, wszystkie teksty, które są moje, także... Pochodzą gdzieś tam z ciebie, ze środka. Tak, od nie wiem... 14... Jak w bluesie. Tak, to jest całe moje życie praktycznie gdzieś tam pokazane. Jeżeli ktoś przesłuchuje tego, to można tam zobaczyć dużo. Ze sobą gracie już? W takim składzie? Półtora roku. Czyli gdzieś zahaczyliście o, powiedzmy, wakacje i ciepłe miesiące? Mm-hmm. Graliście gdzieś na świeżym powietrzu? Tak. Który duży koncert przed oddziałem zamkniętym. Także Stage of Unity. Fajnie. Chyba jeden z lepszych koncertów. Wolicie takie... Wyspa Słodowa też bardzo fajnie. Wolicie takie klimaty właśnie knajpkowe, gdzie jest kontakt lepszy z publiką, tak powiedzmy oko w oko, czy powiem tak, scenę lubię taką publikę, ale lubię scenę. Duża scena daje...